Dzień dobry, mam na imię Ewa i witam serdecznie w zagadkowej wyspie w ten poniedziałek, wielkanocny poniedziałek. Pogoda chyba nie sprzyja oblewaniu się, więc jeżeli siedzicie przed telewizorami i się nudzicie, zapraszam do wspólnej zabawy. Czekają zagadki, czekają pieniądze, więc mam nadzieję, że będzie komu wygrywać nasze nagrody dzisiaj. Pierwsza zagadka z nami na ekranie. Co my tutaj mamy? Mamy obrazki, 25 obrazków. Jeden z nich różni się od pozostałych w jakiś delikatny oczywiście sposób. Kto jako pierwszy wypatrzy ten obrazek? Trzeba jak najszybciej wybrać numer do studia i podać współrzędne tego obrazka, czyli literę i cyfrę. Jeżeli będzie to poprawna odpowiedź, ktoś z Was wygra pierwsze 50 zł w dzisiejszym programie. To co, Wy się przyglądacie, a ja przypominam Wam zasady programu. W naszym programie mogą brać udział osoby, które mają ukończone 18 lat. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możesz się zgłaszać pod wskazany numer. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączycie ze studiem. Aby zdobyć nagrodę, trzeba udzielić prawidłowej odpowiedzi prowadzącemu program podczas połączenia ze studiem. Aby zostać połączonym ze studiem, należy w najkrótszym czasie udzielić prawidłowej odpowiedzi na zadane podczas połączenia telefonicznego pytanie. Jeśli Twoja odpowiedź zostanie udzielona w najkrótszym czasie, to system do Ciebie oddzwoni i zostaniesz połączony na żywo z naszym studiem. Szczegóły w regulaminie na www.łowcynagród.com. No dobrze, zasady za nami. Jeżeli już ktoś poradził sobie z zagadką w międzyczasie, słuchając zasad programu i zerkając na ekran, to oczywiście zapraszam do studia. Jak tutaj trafić? Jeden konkretny sposób, nieważne czy dzwonisz z telefonu komórkowego, czy ze stacjonarnego, wybieramy 704-304-304. To jest ten numer, jeżeli już ktoś wie, zapraszam. Przypominam również, bo być może ktoś nowy dołączył do naszej zabawy. Dziś dzień wolny, więc może akurat znalazłeś chwilę, żeby włączyć telewizor i spróbować powalczyć o wygraną. 50 zł czeka, przy czym podając odpowiedź tutaj w studiu, nie tłumaczymy, na czym polega różnica w tym jednym z obrazków, tylko podajemy współrzędne tego obrazka, który naszym zdaniem akurat od pozostałych się różni. Może różni się to duże słowo, ale faktycznie gdzieś tam jakimś drobnym elementem odróżnia się od pozostałych 24 obrazków. Także kto ma dobre oko, zapraszam. Może warto podejść bliżej telewizora, palcem tam po ekranie spróbować przejrzeć każdy drobny element, bo jak sami widzicie, zagadka składa się z drobnych obrazków, a te obrazki z jeszcze drobniejszych elementów. Także warto przyjrzeć się uważnie i jeżeli macie już pewność i znaleźliście ten obrazek, zapraszam do studia. Czy to z bliska, czy z daleka, każdy pewnie woli jakoś inaczej przyglądać się zagadce. Jak Wam tam wygodniej, ważne, żebyście jak najszybciej znaleźli odpowiedź, bo czekają dziś kolejne zagadki. Mam nadzieję, że uda mi się wiele osób dzisiaj wynagrodzić. I jest pierwszy telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Poproszę odpowiedź. Jak czekolada 4. Ale słodko, C4. Tak jest, 50 zł wędruje w Pana ręce. A, tutaj coś z ogonkiem kurczaczka było nie tak, obrócone w drugą stronę. Brawo, gratuluję dobrego wzroku, no i refleksu, bo w tym programie refleks to jest coś, co ma znaczenie. Im szybciej radzicie sobie z zagadkami, tym lepiej. Co my tutaj mamy? Kurczaczki już przechodzą do historii, teraz mamy kwiatki. Też 25 kwiatuszków. No i zasada, jak przy poprzedniej zagadce, czyli jeden z tych kwiatków różni się w jakiś sposób od pozostałych. Kto tym razem okaże się być tą osobą najszybszą, no i najbardziej spostrzegawczą? Mam nadzieję, że się przekonamy szybko, że nie będę musiała czekać długo na zwycięzcę. Pierwszy zwycięzca już wygrał pieniądze, także bardzo się cieszę. Program już rozpoczęliśmy, a reżyser mówi, Ewa, na dzisiaj przygotowałem sporo zagadek, bo miałam nadzieję, że przed telewizorem być może zostaniemy więcej osób niż zwykle, skoro dziś dzień wolny. Także mam nadzieję, że wszystkie te zagadki uda mi się zaprezentować. No ja też mam taką nadzieję, bo im więcej zagadek rozwiążecie, im szybciej, tym więcej pieniędzy będziecie mieli szansę w programie wygrać. No dobrze, kolejne 5 tych. Mam nadzieję, że tym razem również szybko poradzicie sobie z zagadką. Z poprzednią, brawo, naprawdę szybko usłyszałam telefon, bo tam było 25 obrazków, drobne te elementy, także podejrzewałam, że będziecie potrzebowali więcej czasu na przyjrzenie się. A tu proszę, taka miła niespodzianka. Reżyser mówi, tutaj ta różnica trudniejsza, tak?
bardziej jakoś wkomponowana w ten obrazek, więc może nie być tak łatwa do zauważenia jak przy poprzedniej zagadce. No ale skoro już z jedną zagadką tego typu poradziliście sobie, to ja już jestem spokojniejsza, bo już wiem, że w takim razie jest szansa na to, że kolejna zagadka też pójdzie Wam w miarę sprawnie. No jeżeli mieliście szansę wypocząć troszeczkę w te święta, to nasz wzrok myślę, że jest w stanie się łatwiej skupić na jakichś obrazkach, niż gdybyśmy siedzieli jacyś zmęczeni, wymęczeni przed telewizorem. Pogoda na pewno nie sprzyja spacerom dzisiaj, więc dlaczego nie wykorzystać okazji? Siedząc teraz przed telewizorem, nie wychodząc nawet z domu, można zgarnąć pieniądze. No ale trzeba się wykazać przynajmniej na razie spostrzegawczością. Nie wiem, jakie kolejne nas zagadki jeszcze czekają, bo reżyser mówi, że przygotował sporo i też różnych, także zobaczymy, czy dziś zagadki nas na spostrzegawczość czy coś innego. Reżyser mówi dla każdego coś innego. No dobrze, zobaczymy, co nam reżyser zaserwuje. Na razie nie myślmy o tym, co będzie dalej, jakie zagadki nas czekają, tylko skupmy się na tym, co jest teraz na ekranie, bo dzięki temu jesteśmy w stanie 100% naszej uwagi skupić na zagadce i w ten sposób szybciej sobie z nią poradzić, no i szybciej wygrać pieniądze. 50 zł, kolejne 50 zł. Jak szybko powędrują te pieniądze do swojego nowego właściciela? No bo nie pytam, czy powędrują, czy nie, bo jestem pewna, że z zagadką sobie poradzicie. Pytanie, jak szybko? Ja czekam. W każdej chwili jestem gotowa usłyszeć telefon od kogoś z Was. Jak trafisz do studia, wiecie, bo już jeden telefon usłyszałam, jeżeli ktoś w tym momencie dołączył do zabawy, przypominam. Nieważne, czy dzwonimy z komórki, czy z telefonu stacjonarnego, wybieramy ten sam numer i jest to 704-304-304. No dobrze. Jest już ktoś, kto sobie poradził, bo reżyser mówi, dobrze, Ewa, sprawdźmy w takim razie, czy jest ktoś, kto sobie poradził. Dajemy 2 minuty i jeżeli jest ktoś, kto zagadkę rozwiązał, to w ciągu tych 2 minut zapraszamy tutaj do studia. 704-304-304 to jest numer, który wybieramy, jeżeli oczywiście mamy przygotowaną odpowiedź. Warto dzwonić już z gotową odpowiedzią, podkreślam, przypominam, bo czasami tak jest, że najpierw wybieramy numer do studia, a potem się zastanawiamy, jaka może być odpowiedź. Słuchajcie, to nie zawsze działa. Może być tak, że nie zdążymy w drodze do studia znaleźć odpowiedzi, tym bardziej, że tutaj no, trzeba się przyjrzeć uważnie tym obrazkom. Także dzwonimy, jak już jesteśmy pewni, mamy w głowie, bądź nawet zapisane na kartce współrzędne tego obrazka, tego kwiatuszka, który naszym zdaniem jest inny od pozostałych. Została minuta i 20 sekund. Na pewno jeszcze ktoś z Was zdąży. Pytanie, czy już sobie poradziliście z zagadką, bo to jest najważniejsze. Nie ma sensu wybierać numeru, jeżeli jeszcze nie wiecie. Przekonajmy się, czy ktoś już sobie poradził. Została nam już połowa tego czasu, który zaproponował reżyser. Mamy minutę, także może ktoś właśnie wybiera numer. No ja czekam. Litera i cyfra, pamiętajcie, litera i cyfra, czyli współrzędne tego obrazka, który od pozostałych się różni. 50 zł czeka. Litera i cyfra. 40 sekund. Śmiało, kto jest przed telewizorem? Dziś wolna, więc może faktycznie są osoby, które nie musiały iść do pracy, nie musiały jakichś dzisiaj dodatkowych obowiązków wykonywać, siedzą przed telewizorem. Warto ten czas zamienić na wygrane. Zostało 20 sekund. Czy ktoś sobie poradził? Ja wiem, że nie każdy no, jest w stanie wykazać się spostrzegawczością. To są dość drobne obrazki, ale jeżeli jest chociaż jedna taka osoba przed telewizorem, to ja zapraszam. Uwaga, 10, 9 i proszę, dzień dobry. Dzień dobry, B jak Bożena, 2. Sprawdzamy. Tak, brawo, to jest poprawna odpowiedź. A to znaczy, że 50 zł wędruje w Pani ręce. Świetnie, świetnie sobie radzicie z tymi zagadkami. Zobaczcie, nie czekaliście do zera. Usłyszałam telefon, jak zostało nam 10 czy 9 sekund. Super, no dobrze. To teraz... O! Reżyser mówi, no dobrze, zaryzykowałem trochę, Ewa, bo jest... No do tej pory radziliście sobie tak szybko z tymi zagadkami na spostrzegawczość, no to spróbujemy troszeczkę trudniejszej, ale jest też plus tej sytuacji. Trudniejsza zagadka co prawda, ale dzięki temu więcej pieniędzy, bo do wygrania już 100.
Także kto chce zgarnąć 100 zł za rozwiązanie jednej zagadki, to ma szansę. Próbujemy znaleźć obrazek, który różni się od pozostałych. Również tak jak przy poprzednich zagadkach tego typu, nie tłumaczymy, na czym polega różnica, podajemy współrzędne. Współrzędne tego obrazka, który od pozostałych się różni. No. Tak patrzę i tutaj na tych obrazkach jest o wiele mniej szczegółów niż na tych przy poprzednich zagadkach, więc czuję, że reżyser musiał dobrze zakombinować z tą różnicą, dobrze ją wkomponować w obrazek, żeby nie było jej widać tak od razu. No nic, miejmy nadzieję, że ktoś z Was sobie w miarę szybko poradzi. Naprawdę polecam podejść bliżej do telewizora albo znowu zrobić parę kroków w tył, jeżeli przyglądaliśmy się tej zagadce faktycznie ze zbyt bliskiej odległości, bo to działa. Czasami jest tak, że siedzimy w danym miejscu, patrzymy na tę zagadkę chwilę i nic nam nie przychodzi do głowy, nie widzimy żadnego z obrazka, który mógłby się różnić, a czasem te dwa kroki w jedną albo w drugą stronę sprawią, że spojrzymy na tę zagadkę z troszeczkę innej perspektywy. Jest wtedy szansa, że ten obrazek uda się szybciej znaleźć. Przypominam, że do wygrania 100 zł to już dwa razy tyle, co proponował reżyser w poprzednich zagadkach. Bardzo mnie to cieszy. Bardzo lubię rozdawać pieniądze, a jeżeli mam okazję rozdawać większe, to tym bardziej nie mogę się doczekać zwycięzcy. Słuchajcie, obrazków jest więcej, bo to nie tylko chodzi o to, że jest więcej pieniędzy, no ale tych więcej pieniędzy proponujemy oczywiście dlatego, że zrobiło się trudniej, bo pamiętacie, mieliśmy do rozszyfrowania 25 obrazków przy poprzednich zagadkach. Tutaj jest dwa razy tyle. Obrazków jest 50, także jest się czemu przyglądać. Oj, jest. Reżyser mówi, dobrze, no to skoro jest się czemu przyglądać i jest wyzwanie, no to niech będzie też szansa na wygranie większych pieniędzy. Uwaga, 1000 zł, łącznie można wygrać 1000 zł, czyli gwarantowane 100 zł za poprawne rozwiązanie zagadki i 900 zł to bonus, który możecie wygrać odpowiadając na szybkie 5 pytań w ciągu 30 sekund. Reżyser mówi, no dobrze, coś za coś. Skoro proponuje większe pieniądze, to zaproponuje też czas, w którym dobrze by było, żebyśmy tę zagadkę rozwiązali. 10 chwil. Spróbujmy. Nie ma się co stresować, że pojawił się tutaj określony czas, bo czasami zbyt koncentrujemy się na tym, że tutaj nam czas ucieka, zamiast skupić się na zagadce. Jak wiesz, wybieraj numer do studia. Zobaczcie, tak jak pani przy poprzedniej zagadce rozwiązała zagadkę, pewnie nie zwracała uwagi na czas, wybrała numer do studia i znalazła się w studio jeszcze parę czy paręnaście sekund, zanim czas minął. No i dzięki temu już cieszy się wygraną. Oczywiście osoby, które zwyciężyły przy poprzednich zagadkach, również zapraszam do dalszej zabawy. A jeżeli przed telewizorem jest ktoś jeszcze, kto być może nie spróbował swoich sił do tej pory, to przypominam, że jest już kolejna szansa, bo zagadka, trzecia już zagadka pojawiła się na ekranie. 9 chwil. Jeden z tych obrazków różni się od pozostałych. Ja się razem z Wami przyglądam tej zagadce. Niestety ja stoję w większej odległości od ekranu, od zagadki, więc nie widzę tak dobrze, jak Wy być może macie szansę widzieć tę zagadkę. Ale jakby odległość zagadki to jedno. Druga kwestia to jest to, czy jest się osobą spostrzegawczą. No ja niestety przyznaję się bez bicia, że nie jestem mocna w tego typu zagadkach, ale jeżeli ktoś z Was czuje się dobry w tych zagadkach na spostrzegawczość, to nie ma co się zastanawiać, trzeba próbować, szukać rozwiązania, bo do wygrania, przypominam, w sumie nawet 1000 zł, więc szkoda by było takiej szansy nie wykorzystać. Ten świąteczny czas dobiega końca, na pewno będzie miło, kiedy na koncie po świętach pojawi się większa suma. Zostało 8 chwil. Litera i cyfra. Litera i cyfra
czyli współrzędne tego obrazka, to jest informacja, na którą czekam od Was. Cenna informacja, bo można wygrać nawet 1000 zł. 7 chwil. Przyglądacie się. Przyjrzyjcie się, uważnie przyjrzyjcie się tej zagadce. Przede wszystkim nie można się zniechęcać, kiedy na przykład spojrzeliśmy na zagadkę raz czy drugi, stwierdziliśmy, że nie widzimy tego obrazka, one wszystkie wyglądają tak samo, rezygnujemy. Nie ma się co poddawać, bo dopóki nie słyszę telefonu tutaj w studio, to ty masz szansę na wygraną. Pytanie, czy tą szansę wykorzystasz? No, ty już sam musisz sobie lub sama odpowiedzieć na to pytanie. Szansa wciąż jest, a można wygrać nawet 1000 zł. Zostało 7 chwil. Przyjrzyjcie się uważnie, obrazek po obrazku. Nie wiem, każdy z Was ma pewnie jakiś swój sposób, swoją metodę na szukanie rozwiązania, więc nie będę Wam tutaj niczego podpowiadać, bo może się okazać, że na przykład metoda, którą ja sobie próbuję czasem te zagadki przed programem rozwiązać, to metoda, którą na przykład ktoś inny tak szybko tego obrazka nie znajdzie, albo ma jakiś swój lepszy sposób. Niektórzy robią tak, że porównują obrazki parami. 2 obrazki, sprawdzam, czy to się różni, kolejne 2 i tak dalej. Niektórzy robią tak, że wybierają jeden konkretny element i sprawdzają, czy na każdym z tych obrazków ten element wygląda identycznie. Jeżeli nie, to znaczy, że coś faktycznie z tym obrazkiem jest nie tak, a wtedy trafiamy do studia. No, każdy sposób jest dobry, jeżeli jest w stanie doprowadzić do znalezienia rozwiązania, także próbujemy. Próbujemy, nie poddajemy się, najgorsze to się poddać. Jeżeli masz tę chwilę, siedzisz przed telewizorem, nie masz innych planów na dziś, bo pogoda nie sprzyja spacerom, to dlaczego nie spróbować swoich sił i nie sięgnąć po wygraną? Już 2 osoby wygrały, a ja czekam na kolejne. Mam nadzieję, że uda mi się dziś usłyszeć w studio więcej osób, bo skoro dziś większość osób nie musiała iść do pracy, to może faktycznie korzysta z tego wolnego czasu i odpoczywa przed telewizorem. No, my przed telewizorem możemy odpoczywać, natomiast nasze oko chyba nie odpocznie w dzisiejszym programie, bo faktycznie zagadki do tej pory takie, które sprawdzają, jak to nasze oko działa i czy jesteście w stanie takie drobne różnice wychwycić. Zostało 5 chwil, reżyser mówi, dobrze, skoro mniej czasu, to niech będzie większa motywacja. Ja zaproponuję w sumie nawet 3000 zł do wygrania, czyli gwarantowane 100 za poprawne rozwiązanie i 2900 zł to bonus, który na Was czeka, jeżeli poradzicie sobie z szybkimi 5 pytaniami w ciągu 30 sekund. Dobrze, reżyser mówi tak, powiększam zagadkę, bo jeżeli jestem w stanie zrobić tu coś, co przyspieszy rozwiązanie zagadki, to na pewno chcę spróbować. No dobrze, uwaga, czyli jeżeli jest przed telewizorem ktoś, kto nie widział być może niektórych elementów, zagadka była zbyt mała, zobaczcie, co się teraz dzieje. Urosła nam ta zagadka na ekranie, dlatego ja na moment zniknęłam, ale słuchajcie, ja się nigdzie nie wybieram, dopóki więcej osób nie wygra dziś pieniędzy w programie, także jestem tutaj cały czas w studio i czekam na telefon od kogoś z Was, na telefon od kogoś, kto poradzi sobie z zagadką. 4 chwile zostały. Wykorzystujemy ten czas. Przyglądamy się uważnie zagadce i szukamy tego obrazka, który różni się od pozostałych. Teraz, kiedy zagadka jest większa, szkoda nie próbować. Chwilę.
No i co? Wystarczyło wam czasu na przyjrzenie się bez tutaj jakiegoś dekoncentrowania was, zagadywania. Starałam się być cicho, chociaż nie przychodzi mi to łatwo. Słuchajcie, ostatni moment, także za moment będziemy wracać do studia. W związku z tym zagadka wróci do swoich poprzednich rozmiarów. Także jeżeli jeszcze w tym momencie przyglądacie się zagadce, próbujcie, bo do wygrania nawet 3000 zł. A zagadka jeszcze przez ten moment jest nieco powiększona. Jeżeli to komuś ułatwiło zadanie, to bardzo mnie to cieszy. O, zobaczcie. Zagadka już wróciła do swoich rozmiarów, to znaczy, że ja też pewnie pojawię się za moment na ekranie. No dobrze, to co? Udało się wykorzystać ten czas. Mam nadzieję, że wystarczył wam na znalezienie tego obrazka i że w tym momencie usłyszę telefon. 704 304 304. Kończymy zagadkę, mówi reżyser. No dobrze, ja też jestem za tym. Mam nadzieję, że ktoś sobie z nią poradził i że usłyszę telefon. No sprawdźmy, kto? Litera i cyfra. 704 304 304. Jeżeli ktoś znalazł obrazek różniący się od pozostałych, to mam nadzieję, że w tym momencie wybiera numer do studia, bo naprawdę szkoda czekać. Ja oczywiście nie chcę was tutaj nie wiadomo jak pospieszać, bo wiem, że taka zagadka wymaga koncentracji i skupienia, ale im szybciej poradzicie sobie z zagadką, tym szybciej ktoś z was wygra pieniądze i tym szybciej dzięki temu kolejne osoby będą miały szansę na wygrane. Nawet 3000 zł do zgarnięcia, ale muszę usłyszeć współrzędne tego obrazka, który z waszym zdaniem różni się od pozostałych. To na pewno jest jakaś subtelna różnica, dlatego że jak przyglądacie się tym obrazkom, to naprawdę nie mają te obrazki zbyt wielu szczegółów, a mimo to gdzieś sprytnie jakoś reżyser te różnice ukrył. Także miejmy nadzieję, że ktoś z was sobie z tym poradził. No, jedna osoba. Tak jak mówiłam, ta różnica jest bardzo sprytnie ukryta. Reżyser się przyznał mi tutaj do słuchawki. Mówi, no tak, Ewa, trochę musiałem tutaj pokombinować, żeby ukryć tę różnicę, bo faktycznie obrazki nie składają się ze zbyt wielu elementów. No mam tylko nadzieję, że reżysera nie poniosło za bardzo, bo wiecie jak to jest. Reżyser, przygotowując tę zagadkę, przygotowuje ją sobie na dużym ekranie, siedzi blisko komputera, więc wszystko jest w stanie dojrzeć, nawet te najdrobniejsze szczegóły, ale potem ta zagadka ląduje na naszych telewizorach, większych bądź mniejszych, przy których siedzimy z większej lub mniejszej odległości. W związku z tym trudniej jest znaleźć różnicę, która być może reżyserowi wydawała się dość prosta do znalezienia. No, tak to niestety działa. Miejmy nadzieję, że reżyser nie przesadził i że przed telewizorem jest chociaż jedna spostrzegawcza osoba i myślę, że też cierpliwa osoba, no bo przyjrzeć się 50 obrazkom trzeba mieć troszeczkę cierpliwości w sobie, ale warto. Warto. Można powalczyć nawet o 3000 zł, także dlaczego nie? Jeżeli jesteś przed telewizorem, nie masz akurat w tym momencie nic ważnego do zrobienia, odpoczywasz, relaksujesz się świątecznie, to warto wziąć udział w zabawie, spróbować wygrać pieniądze. Jeżeli uda ci się znaleźć odpowiedź, to masz szansę wygrać nawet 3000 zł. Tylko nie czekajcie. Szkoda czekać, bo ta zagadka jest już chwilę z nami, a to może oznaczać, że jeżeli znalazłeś rozwiązanie, a jeszcze nie wybierasz numeru do studia,
to ktoś inny może cię wyprzedzić. Tak to niestety działa. Refleks to jest coś, co ma znaczenie w tym programie. Czasami umiejętność rozwiązywania zagadek nie jest tak istotna jak to, jak szybko jesteście sobie w stanie z nimi radzić. No dobrze, czy ktoś już może? No bo nie ukrywam, że chciałabym już usłyszeć zwycięzcę, bo już chwilę czekamy na odpowiedź przy okazji tej zagadki, także jeżeli jest ktoś, kto wie, dyktuję numer i bardzo proszę, niech taka osoba wybierze numer razem ze mną, będzie szybciej. Uwaga, z telefonu komórkowego i ze stacjonarnego wybieramy ten sam numer, jest to 704 304 304. Reżyser mówi, dobrze, niech będzie, ja proponuję nawet 6 tysięcy złotych do wygrania, skoro faktycznie w jakichś takich świątecznych nastrojach jeszcze dzisiaj jesteśmy, to może ta dodatkowa mobilizacja się przyda, ale reżyser mówi, coś za coś, no niestety, do 12. Spróbujmy tę zagadkę rozwiązać do 12, jeżeli ktoś sobie do tej godziny z zagadką poradzi, może zgarnąć nawet, uwaga, 6 tysięcy złotych. Mnóstwo kasy. To co? Po prostu czekam na zwycięzcę. Tutaj widzicie, pojawił się zegarek. Gdyby ktoś nie miał pod ręką zegarka i denerwował się, że przegapi czas, przegapi moment, nie ma co zwlekać, czekać do tej godziny 12. Zobaczcie, zostało niewiele czasu, minuta z hakiem. Także jeżeli wiesz, nie patrz na zegarek, wybieraj numer do studia. Jeżeli chcesz spojrzeć, która jest godzina, to tutaj zegarek nam się pojawi. No, zostało 1,5 minuty. Do 12. Do 12 spróbujmy zagadkę rozwiązać. Da się? Reżyser mówi, czekają kolejne zagadki. Mówi, 4 to już mam przygotowane teraz. No i czekają na swoją kolej. No dobrze, momencik, bo została nam minuta, także miejmy nadzieję, że ktoś zdąży i że już pojawią się kolejne zagadki. Litera i cyfra, współrzędna tego obrazka, który od pozostałych się różni, nawet 6 tysięcy złotych. Tyle możesz wygrać. Jeżeli znasz poprawną odpowiedź, to wybierz numer 704 304 304. No uwaga, zostało nam z tego czasu pół minuty. Pół minuty do godziny 12, a umówiliśmy się, że do 12 ta zagadka zostanie rozwiązana. No i oby tak się wydarzyło. Jest ktoś, kto sobie poradził? Czy za dużo tych obrazków? A może to nie jest kwestia ilości, liczby obrazków, ale może kwestia po prostu tego, jak sprytnie jest ukryta różnica. Uwaga, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i... Kto wie, bo wybiła 12. 704, 304, 304. Kto w południe wzbogaci się o nawet 6 tysięcy złotych? Tu i teraz. No, słuchajcie, ktoś na pewno jest o tej porze przed telewizorem, bo już kilka osób wygrało pieniądze w dzisiejszym programie. Tylko pytanie, czy jeżeli jest ta, nie wiem, jedna, dwie, trzy, może kilka osób, które oglądają program, czy jest ktoś, kto spróbował rozwiązać zagadkę? No i przede wszystkim, czy się udało? Czy jest ktoś, kto znalazł ten obrazek? Jeden konkretny obrazek różniący się od pozostałych. Mamy ich tu aż 50, więc trudniej doszukać się tego jednego konkretnego w takim tłumie obrazków, ale może ktoś? Jedna osoba wystarczy, naprawdę. Gdybym czekała tutaj, aż wszyscy sobie z zagadką poradzą, no to myślę, że mogłabym chwilę zaczekać, ale jeżeli tylko jedna osoba sobie poradziła, to ta jedna osoba wystarczy.
żebyśmy mogli rozwiązać zagadkę i przejść do kolejnych. Nawet 6 tysięcy złotych. No uwaga, jest już po 12. 6 tysięcy złotych dla jednej osoby. Ja wiem, o czym teraz myślicie. Nie koncentrujemy się na tym, na co przeznaczymy pieniądze. Będzie czas, żeby się zastanawiać, jak te pieniądze wydacie. Na pewno nie będziecie mieli problemu z ich rozdysponowaniem. Także teraz skupmy się na zagadce. Czy ktoś sobie poradził, rozwiązał zagadkę, wie, który to obrazek? Bo jeżeli tak, to trzeba jak najszybciej wybrać numer do studia. 704 304 304. No, uwaga. Który to obrazek? Kto wie? Reżyser mówi, no gdybym chciał tutaj jeszcze jakoś bardziej pomóc, to nie jestem w stanie, nie mam jak. Gdybyśmy szukali tutaj dwóch czy trzech obrazków, to mógłby reżyser ewentualnie odpuścić jeden z nich, żebyśmy szybciej pozbyli się tej zagadki. No a reżyser mówi, no szukamy jednego obrazka, więc nic tutaj zrobić nie mogę. Przybliżyłem tę zagadkę, powiększyłem i jeszcze nie usłyszeliśmy rozwiązania. Pieniędzy też zaproponowałem mnóstwo. No, co więcej mogę zrobić? Mogę jedynie czekać na telefon. No, ja się z reżyserem zgadzam, też czekam na telefon i mam nadzieję, że się doczekamy lada chwila, bo dobrze by było już przejść do kolejnych zagadek. No, sami przyznacie, że ta zagadka już jest chwilę z nami, jeżeli są przed telewizorem osoby, które nie spróbowały rozwiązać tej zagadki, a czekają na kolejne, no to pewnie już chciałyby, żeby te kolejne się pojawiły. Ja również chciałabym oddać pieniądze za tę zagadkę i przejść dalej. Kto mi w tym pomoże? Wszystkie alarmy i inne ponaglające w studio dźwięki świadczą tylko o tym, że reżyser też się nie może doczekać rozwiązania, że już chciałby te kolejne zagadki nam zaserwować. No, słuchajcie, tak to jest. Reżyser się postarał, przygotował zagadki, przyszedł do pracy w święta, więc chciałby, żeby ta jego świąteczna praca no, przyniosła przynajmniej takie efekty, żeby mógł się pochwalić tymi zagadkami na antenie, a nie może tego zrobić, dopóki nie usłyszymy odpowiedzi przy okazji tej zagadki. No, cały czas czekam. Jak widzicie, rozwiązanie się jeszcze nie pojawiło, to znaczy, że ktoś z Was może mi to rozwiązanie podać, ma szansę wygrać nawet 6 tysięcy złotych. Tylko kto? Kto tam jest po drugiej stronie ekranu? Ja wiem, że z jednej strony nie jesteśmy w pracy, przynajmniej część z nas jest. Siedzimy może wygodnie przed telewizorem, ale no, z drugiej strony może odpoczywamy, jakieś takie świąteczne rozleniwienie nas dopadło i może nie chce się szukać tej odpowiedzi. W związku z tym dlatego tyle czekamy. No nie wiem, nie wiem, jaki jest powód. Czy to, że nie próbowaliście rozwiązać zagadki, czy być może mieliście, mimo że nie jesteście w pracy, jakieś inne plany na dzisiaj. Jeżeli ktoś jest i szuka tej odpowiedzi dzielnie, to reżyser mówi, to jedyne, co mogę zrobić dla takiej osoby, to podnieść kwotę wygranej. Uwaga, nawet 8 tysięcy złotych do wygrania. Tak. Czyli gwarantowane 100 zł za rozwiązanie zagadki i 7900 zł to bonus. No dobrze, mnóstwo pieniędzy. Tylko, czy jest ktoś, kto poradził sobie z zagadką? Śmiało, jeżeli ktoś wie, poradził sobie z zagadką, to jest ostatnia szansa. Reżyser mówi 2 minuty i naprawdę musimy kończyć tę zagadkę. Szkoda tutaj czasu na zagadkę, która już chwilę jest z nami, jak moglibyśmy w tym czasie już prezentować kolejne. Uwaga, czas, start! Litera i cyfra. Gdzieś tutaj na pewno jest taki obrazek, który od pozostałych się różni. Pytanie, kto go jak najszybciej znajdzie. Czas biegnie.
półtorej minuty. Przypominam, jak do studia trafić. To jest ten jeden numer, który widzicie w dole ekranu. 704-304-304. Nieważne, czy dzwonicie z komórki, czy z telefonu stacjonarnego, wybieramy ten sam numer. No i miejmy nadzieję, że jest już od razu do studia ktoś, kto sobie z zagadką poradził, bo została minuta i 10 sekund. Jak widzicie, ten czas nie stoi w miejscu. A już ten czas moglibyśmy wykorzystywać na kolejną zagadkę, na kolejne wygrywanie pieniędzy. Także nie zatrzymujmy się tutaj już dłużej. Uwaga, niecała minuta. Czy ktoś sobie poradził? Za 40 kilka sekund. No może faktycznie trochę za trudna ta zagadka. Reżyser mógł nam tutaj zaserwować prostszą, gdzie obrazków jest mniej. Z drugiej strony zasugerowało się tym, jak świetnie radziliście sobie z poprzednimi zagadkami tego typu. Zostało pół minuty. Po drugie, no reżyser mówi, tak, trudniejsza zagadka, ale dzięki temu mogłem zaproponować więcej pieniędzy, bo do wygrania nawet 8 tysięcy złotych. To naprawdę dużo pieniędzy, tylko czasu coraz mniej. Kilkanaście sekund zostało. I uwaga, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I... Jest ktoś, kto poradził sobie z zagadką, bo jeżeli tak, teraz czekam na telefon. 704-304-304. I? Litera i cyfra. Przejdźmy dalej. Za długo ta zagadka jest z nami, no? Czy jest ktoś przed telewizorem po tej drugiej stronie? Halo? Czy wszyscy już się, no nie wiem, szykują do obiadu, bo to taka pora? A może zaryzykowali i poszli na spacer? No, w taką pogodę może być to nie lada wyzwanie, ale czemu nie? Dla tych żądnych przygód jak najbardziej. Słuchajcie, który to obrazek? Litera i cyfra. Kto wie? Słuchajcie, kończymy zagadkę. Kończymy zagadkę. Reżyser mówi, że pora do domu. My też chcemy jeszcze poświętować. A tutaj czeka 8 tysięcy złotych. Nawet 8 tysięcy złotych i jeszcze nie usłyszeliśmy odpowiedzi. No nic, miejmy nadzieję, że to się szybko wydarzy. Usłyszymy telefon i przejdziemy dalej. 704-304-304. Ja cały czas czekam, ale wciąż nie usłyszałam telefonu.
Czyżby nikt nie poradził sobie z zagadką, jest zbyt trudna? Czy po prostu to taka pora, gdzie być może jeszcze na początku programu mogłam was zastać przed telewizorami, a teraz może szykujecie się do obiadu? Może gdzieś weszliście? Podejrzewam, że w taką pogodę raczej nikt z wiadrem bądź inną sikawką nie biega przed blokiem czy przed domem. Chociaż kto wie. Nawet 8 tysięcy złotych. Czy jest ktoś, kto sięgnie po te pieniądze? Bo najwyższa pora, żeby to się wydarzyło. Duże pieniądze do wygrania, a ja jeszcze nie usłyszałam odpowiedzi. Litera i cyfra współrzędne tego obrazka, który od pozostałych się różni. Jeden konkretny obrazek. Ja wiem, że być może trudno jest go znaleźć, dlatego że po pierwsze obrazków jest aż 50 na ekranie. Po drugie, jeden z tych obrazków, nawet jeżeli różni się od pozostałych, to ta różnica naprawdę jest subtelna. To nie jest jakiś taki szczegół, który od razu od tak rzuci nam się w oczy. To nie jest też typ zagadki, którą możemy rozwiązać przechodząc sobie z mazurkiem na talerzyku z jednego pokoju do drugiego, zerkając na ekran i mówiąc, wie, to jest ten i ten obrazek. No niestety, tutaj trzeba się przyjrzeć, a być może brakło nam czasu albo brakło nam chęci na próbę rozwiązania tej zagadki. Odpoczywamy i ani nam się śni rozwiązywać zagadek. No słuchajcie, nawet 8 tysięcy złotych do wygrania. Namawiać nikogo nie będę. Kto chce sięgnąć po takie pieniądze, to informuję, że szansa jest. Aj, reżyser mówi, no ja to tak nie bez powodu wspominałem, że pora nam też zbierać się do domu i trochę poświętować, bo no właśnie, zbliża się koniec programu, także to nie tylko zagadka dobiega końca, ale i program, więc jeżeli ktoś z was chce sięgnąć po nawet 8 tysięcy złotych i do tego ma gotowe rozwiązanie, no bo tylko w takim przypadku można próbować sięgać po te pieniądze, to oczywiście zapraszam jak najszybciej do studia. Kończymy zagadkę, ale i kończymy program, także tego czasu naprawdę zostało nam niewiele. Mam nadzieję, że w tym czasie, który jeszcze nam tutaj pozostał, zdążę usłyszeć odpowiedź, bo naprawdę nie chciałabym się pożegnać dzisiaj gościnnie, będąc w waszych domach dzisiaj. Nie chciałabym się pożegnać bez zwycięzcy. Byłoby szkoda. Byłoby mnie fajnie. No to co? Udało się komuś znaleźć rozwiązanie? A może, bo to taka pora w ciągu dnia, gdzie może dopiero teraz przed chwilą ktoś włączył telewizor, zaczął przyglądać się zagadce i w tym momencie udało się natrafić na ten obrazek. Jeżeli tak, przypominam, że do wygrania nawet 8 tysięcy złotych, także jak najszybciej warto wybrać numer do studia, bo kończymy program. Za chwilę już... No właśnie, te wszystkie dźwięki, słyszycie, co tu się dzieje. Za chwilę już nie będzie szansy na wygrywanie pieniędzy. To nie jest ten moment, kiedy reżyser może powiedzieć, dobrze, dajmy sobie spokój z tą zagadką, przejdźmy do kolejnych. Nie, kończymy zagadkę i kończymy program. Więc to jest ostatnia szansa na to, żeby sięgnąć po pieniądze w dzisiejszym programie. Jeżeli akurat korzystasz z wolnego dnia, a na co dzień nie masz okazji dołączyć do zabawy, tym bardziej warto to wykorzystać. Nawet 8 tysięcy złotych. Litera i cyfra. Słuchajcie, ja bym naprawdę chciała już usłyszeć telefon, bo te wszystkie dźwięki, które wy słyszycie w telewizorze, to ja niestety też słyszę i to jeszcze w dosyć intensywnej wersji w moim uchu. Także reżyser mówi, że nie przestanie, dopóki nie usłyszę telefonu, bo chcę jakoś tutaj zaznaczyć, że kończymy program, żeby widzowie wiedzieli, że to już nie ma czasu na zastanawianie się, na analizowanie. Może niektórzy, którzy włączyli telewizor o tej porze, no to
myślą, że dopiero program się rozpoczął. Nie, nie, słuchajcie, kończymy program, także jeżeli ktoś ma włączony i telewizor, i telefon, to warto jak najszybciej zgłosić się do studia. 704-304-304 to jest ten numer, nieważne czy dzwonimy z komórki, czy z telefonu stacjonarnego. Ważne, żeby jak najszybciej wybrać ten numer, bo musimy się za moment pożegnać, a czeka mnóstwo kasy, nawet 8 tysięcy złotych. Kto z Was da sobie szansę na wygranie tych pieniędzy? No nie pytam kiedy, bo to się musi już wydarzyć, jeżeli mam zdążyć oddać pieniądze. Usłyszeć zwycięzcę. No właśnie, potrzebujemy jeszcze czasu na zadanie pytań przy okazji oferty z bonusem. Także, no dobrze, to ja sobie już przygotuję pytanie, żeby tu nie tracić czasu. O, dobrze. Oferta jest. Reżyser mówi 1,5 minuty. Tyle mogę Wam zaproponować. Czas, start. Ja już tutaj kopertę otwieram. No dobrze. Mam. Czas biegnie. Przypominam, kończymy nie tylko zagadkę, kończymy program. Widzicie ten napis tutaj. No niestety, jeżeli nie usłyszymy odpowiedzi w ciągu... A no właśnie, została minuta. Byłoby szkoda, gdyby ktoś z Was nie zdążył, bo ja będę się musiała pożegnać bez względu na to, czy usłyszę odpowiedź, czy nie. Także dobrze by było, żeby ktoś z Was zdążył wygrać te pieniądze, ale to już zależy od Was. No ja mogę jedynie zaczekać na telefon, mając nadzieję, że taki telefon się w studio pojawi. Zostało 40 kilka sekund, jeżeli ktoś z Was faktycznie zna odpowiedź, nikt nie zwleka. Za chwilę będzie już po sprawie, kiedy się pożegnam, szansy na wygraną już nie będzie. To jest ostatnia zagadka w dzisiejszym programie i czekam na ostatniego zwycięzcę. 0,5 minuty. 704-304-304. Litera i cyfra. Uwaga, 20 sekund. Ktoś może wie, miejmy nadzieję. Sekundy. I uwaga, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No, czy jest chociaż jedna osoba, która podołała temu wyzwaniu? Trudna zagadka, ale to nie znaczy, że zagadka, której nie da się rozwiązać. Na pewno się da, tylko czy ktoś sobie poradził? Bo kończymy program, przypominam. To się tak fajnie siedzi przed telewizorem, nie mamy może dzisiaj nic specjalnego do roboty, nie musimy się jakoś tutaj spieszyć i wydaje nam się, że tego czasu mamy nieskończenie wiele. Niestety, ten program ma swój określony czas i ten czas właśnie dobiega końca. Także jeżeli ktoś z Was może się troszeczkę zagapił, może w tym momencie wyszedł z pokoju, wszedł teraz, patrzy na zagadkę i zastanawia się, czy wybierać numer, czy nie. Tu nie ma się co zastanawiać. Teraz trzeba wybrać numer, bo za chwilę muszę się z Wami pożegnać. Do wygrania nawet 8 tysięcy złotych. Ale ta szansa no, nie będzie trwała w nieskończoność. Wiecie, że te dobre okazje mają to do siebie, że nie trwają długo. Nikt sobie nie poradził. Słuchajcie, bo to już nie są żarty. Ja to nie lubię Was pospieszać, popędzać, ale kiedy program się kończy, nie będę mogła tutaj prosić reżysera o to, żeby jakiś dodatkowy czas, który przeznaczył na kolejne zagadki, jeszcze nam odstąpił na tę zagadkę, ponieważ kolejnych zagadek już na pewno nie będzie. Nie zdążymy przejść dalej. Kończymy zagadkę, kończymy program. Ostatnia szansa w dzisiejszym programie na wygranie nawet 8 tysięcy złotych.
I? No właśnie. Słyszycie to, co ja? No, to nie wróży nic dobrego. Ja wiem, że to może utrudnia skoncentrowanie się, skupienie na trafieniu do studia, ale słuchajcie, nie ma co zwlekać, nie ma co się zastanawiać. Warto się skoncentrować, wybrać ten numer, bo po prostu za chwilę będzie za późno. Tylko pytanie, czy znasz odpowiedź? Bo bardzo proszę, jeżeli jest przed telewizorem ktoś, kto przyglądał się zagadce, nie znalazł odpowiedzi, ale mówi, dobrze, wybiorę numer, może uda mi się tę odpowiedź znaleźć w drodze do studia. Nie ma sensu, naprawdę. Szkoda, szansa 1 do 50. Lepiej dać tę szansę komuś, kto naprawdę wie, jaka jest odpowiedź i wybiera teraz numer do studia. Jeszcze raz przypominam, 704 304 304. Tak, wiem, Piotrek, że musimy kończyć. Dobrze, to ja zaproponuję 3 chwile od siebie, tak żeby tutaj jeszcze ktoś, kto nie wykorzystał tego czasu, miał szansę. Uwaga, 3... Dwie chwile. Jeszcze ktoś zdąży. Uwaga, ostatni moment. No, fanfary już są, a zwycięzca? Brakuje tylko zwycięzcy. Słuchajcie, musimy kończyć. Reżyser już mówi, schodzimy, Ewa, schodzimy. Dobrze, to ja już otwieram tutaj karteczkę z pytaniami. Skoro reżyser się tak denerwuje, to może ktoś tutaj w ostatnim momencie trafi. 30 sekund jeszcze. A, reżyser mówi, nie, Ewa, nie ciesz się, to jest 30 sekund na pytania, które usłyszy osoba, która trafi tutaj do studia, także... Dodatkowego czasu nie mamy. No, miejmy nadzieję, że ktoś się tutaj w studiu zdąży znaleźć. Dobrze, po raz ostatni. Wybierzmy numer. Uwaga. 704 304 304. No i sprawdźmy, kto zdąży wygrać pieniądze. Nawet 8 tysięcy złotych. I... No, kto wybrał numer razem ze mną? Słuchajcie, ja naprawdę muszę uciekać. Chętnie zostałabym tutaj dłużej i porozdawała więcej pieniędzy, ale ten program ma swój określony czas. Ten czas w zasadzie już minął, także jeżeli mam usłyszeć telefon, to teraz. Litera i cyfra. Który z tych obrazków różni się od pozostałych? Kto wie? No, słuchajcie, kończymy. Reżyser już tutaj pokrzykuje, że już powinniśmy skończyć. No, czekam do ostatniej chwili. Jeżeli mam szansę usłyszeć telefon, to ja się nie poddaję. No, najwyżej zniknę z ekranu, ale dopóki nie zauważyliście rozwiązania, to wy możecie mi je podać. Tylko teraz. No, za chwilę będzie za późno, wiecie o tym. To co? Uda się? Kto zdąży?
słuchajcie, jeżeli mam usłyszeć telefon, to teraz. I? Czy ktoś jednak? Naprawdę nikt? Słuchajcie, nie wierzę, nawet jedna osoba. Byłoby szkoda, tyle ta zagadka była z nami i co, mam zakończyć program nie oddając pieniędzy? Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę odpowiedź. D10. Sprawdźmy. To jest bardzo dobra odpowiedź. Gratuluję. 100 zł jest już pana, a teraz pytania bonusowe. Uwaga. Jest pan gotowy? Jest pan tam? Tak. Uwaga, czytam pytania. Które miejsce w grupie zajmuje reprezentacja Polski w piłce nożnej w eliminacjach do Mistrzostw Europy? Pierwsze. Podaj nazwę najwyższej góry w Polsce. Kasprowy Wierch. Rysy. Pospieszył się pan troszeczkę, ale 100 zł oczywiście za rozwiązanie zagadki wędruje w pana ręce. Serdecznie panu gratuluję. Gratuluję oczywiście wszystkim zwycięzcom. Przekazuję wam wszystkim oczywiście serdeczne życzenia świąteczne. Mam nadzieję, że zdążyliście odpocząć. Było mi bardzo miło wystąpić gościnnie na waszych ekranach. I jeszcze raz gratuluję zwycięzcom, żegnam się z państwem, no i życzę miłego i słonecznego dnia. Może jeszcze chociaż na chwileczkę to słoneczko wyjdzie. Do widzenia.